dzisiejszym programie Spotkania z Kulturą zabieramy Państwa w niesamowitą podróż, tym razem ukazującą dzieje sportu od antycznej Grecji do współczesności. A mowa tu o Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. To jedno z najstarszych tego typu muzeów w Europie. Działa nieprzerwanie od 1952 roku. Ideą tego miejsca jest zachować pamięć o wybitnych polskich sportowcach i pokazać, czym tak naprawdę jest sport. Placówka dawniej mieściła się przy stadionie warszawskiej Skry. Obecnie muzeum mieści się w nowoczesnym gmachu Centrum Olimpijskiego. Sam budynek przesiąknięty jest symboliką idei olimpijskiej. Szyb windowy przypomina znicz, a dach nawiązuje do architektury stadionów. Przed budynkiem stoi rzeźba Igora Mitoraja i Caro Alato. Jak sama nazwa wskazuje, placówka na tradycjach olimpijskich koncentruje się w pierwszej kolejności. Przy wejściu witają nas portrety mistrzów. Zobaczymy też listy nazwisk wszystkich polskich olimpijczyków, statystyki medalowe i same medale, a nawet kilka pochodni olimpijskich. Zbiory muzeum liczą ponad 45 tysięcy eksponatów. Są to muzealia dotyczące głównie sportu polskiego, medale, żetony, plakiety, puchary, odznaki sportowe i turystyczne oraz monety, sztandary, flagi, proporce i emblematy, stroje i sprzęt sportowy, akcesoria podróżne, plakaty sportowe i turystyczne, w końcu dzieła sztuki, rzeźby, malarstwo, grafika, a także zbiory filatelistyczne i numizmatyczne. Mamy oryginalne eksponaty pochodzące z początków rodzimego sportu, to nas wyróżnia wśród wszystkich muzeów na świecie. Nikt inny nie posiada tak pięknych i cudownych, wspaniałych i prawie nowych eksponatów z początków sportu, kiedy on się tworzył. W Polsce były to trudne czasy, bo były zabory, a jednak sportowcy, młodzież, która chciała walczyć z zaborcami, postanowili zakładać towarzystwa sportowe, na co szczęśliwie władze pozwalały. Powstawały towarzystwa gimnastyczne Sokół, to jest protoplasta zalążków polskiego sportu, który spowodował, że ten ruch sportowy stał się powszechny, a jednocześnie był taką przykrywką do walki o wolność. Więc muzeum ma w swojej kolekcji wiele naprawdę cennych pamiątek związanych właśnie z działalnością Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, z działalnością pierwszych polskich klubów sportowych i mówiąc krótko, jest to wspaniała historia polskiego sportu, którą my mamy udokumentowaną. Ekspozycja jest ułożona chronologicznie. Począwszy od starożytności, od początków sportu na ziemi, kiedy on się tworzył, mamy taką sekwencję na powitanie w Muzeum Sportu, ale dalej to już jest przypomnienie sylwetki Pierre de Coubertina. Można tu zapoznać się z sylwetką barona Pierre'a de Coubertin, twórcy nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, który odegrał znaczącą rolę w świecie sportowym. To dzięki niemu mamy zupełnie inny świat sportu. Pierre de Coubertin poprzez organizację nowożytnych igrzysk w Atenach jeszcze w 1896 roku spowodował, że z czasem sport stał się najważniejszym na całym globie. O ile zatem same dyscypliny sportowe przyciągają przed telewizory głównie tych, którzy tymi dyscyplinami rzeczywiście się interesują, tak każdy zdobyty medal wywołuje narodowe poczucie dumy. Tutaj jest ściana chwały polskiego olimpizmu, czyli pamiątkowe plakiety z nazwiskami zdobywców wszystkich medali, które Polacy zdobyli w swoich startach na Igrzyskach Olimpijskich, począwszy od Paryża, od Igrzysk w Paryżu w 1924 roku, gdzie niemalże w tym samym czasie zdobyto dwa medale dla Polski,
No a kończąc oczywiście na ostatnich igrzyskach w Pjongczangu w 2018 roku, gdzie też zdobyliśmy 2 medale. Jest ich w sumie 275. Niektóre to oryginały podarowane przez sportowców, a część repliki wykonane na specjalne zamówienie. To tutaj polska reprezentacja złożyła przysięgę przed wyjazdem na igrzyska do Londynu. Jest plejada cała tych sportowców, którzy no, rozsławiali Polskę przed wojną, ale również mamy już kilkudziesięciu bohaterów, którzy zdobywali złote medale na Igrzyskach Olimpijskich w swoich startach powojennych. Jedną z nich jest Irena Szewińska. Talent długonogiej i bardzo szczupłej 15-letniej dziewczyny odkryła w liceum na Świętokrzyskiej nauczycielka WF-u Liliana Buchholz. Podczas pierwszych sprawdzianów w Parku Agricola, tam swoje wielkie sportowe kariery rozpoczynali też mistrzowie olimpijscy Halina Konopacka i Janusz Kusociński. Debiutantka przebiegła 60 metrów w 8,3 sekundy i skoczyła wzwyż 138 centymetrów. Jej sportowa kariera jest znana na całym świecie. Przez ostatnie długie lata członkini Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i co ciekawe również Rady Muzeum Sportu w Warszawie. Irena ma w naszym muzeum specjalne miejsce, gdzie prezentujemy ją samą i jej dokonania. Warto wspomnieć o 110-letniej historii FC Barcelona. Zespół ten spotkał się jedynie z 5 polskimi drużynami klubowymi: Krakowią, GKS-em Katowice, Lechem Poznań, Legią Warszawa i Wisłą Kraków. Spośród 15 rozegranych ze wspomnianymi drużynami meczów, Katalończycy triumfowali 11-krotnie, 3 razy był remis, a zwycięstwo odniosła jedynie Wisła Kraków 1-0 w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Pamiątki z tych wyjątkowych spotkań, stroje, szaliki, buty, znaczki można oglądać na wystawie. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 roku spowodowały, że nasz kraj się stał popularny nie tylko w Europie, ale i na całym świecie i coraz więcej organizujemy ze znakomitym efektem wiele ciekawych imprez. Zwiedzający mogą zobaczyć kilkadziesiąt koszulek byłych i obecnych piłkarzy Barcelony, między innymi Ronaldinho, Ole Gera, Lionela Messiego czy Bojana Krkicia. Na wystawie są także plakaty drużyny od 1982 roku oraz między innymi piłka z autografami zawodników z sezonu 1995-96. W muzeum znajduje się wiele eksponatów, które zostały wykonane w jednym egzemplarzu, na przykład srebrna patera, którą polscy jeźdźcy zdobyli na Challenge w Nowym Jorku w 1936 roku. Tą paterę można obejrzeć w naszej gablocie, ale również możemy zobaczyć ją, jak nasza reprezentacja jeździecka przekazuje właśnie tą paterę prezydentowi Ignacemu Mościckiemu. I to jest ta sama patera, nie taka sama, tylko dokładnie ta sama patera. Polski sport tworzą przedstawiciele kilkudziesięciu dyscyplin sportowych. Najważniejsi to lekkoatleci, ci, którzy sławili Polskę również na Igrzyskach Olimpijskich, których już ich z nami nie ma, ale są po nich ekspozycje, są pamiątki, medale i różnego rodzaju trofea z uprawianej kariery, tak jak to można powiedzieć o Władysławie Komarze, o Tadeuszu Ślusarskim, naszych mistrzach olimpijskich, Władysław Komar 5 kulą, Tadeusz Ślusarski w skoku o tyczce, ale do dziś żyje i często naszym gościem jest Władysław Kozakiewicz, mistrz olimpijski z igrzysk w Moskwie, który no, zasłynął znanym wszystkim zapewne gestem Kozakiewicza. Ten gest możemy tutaj podziwiać na ekspozycji. Gest, którego telewizja nie mogła ocenzurować i o którym uparcie milczały gazety, który wykonał Władysław Kozakiewicz zaraz po tym, jak pobił rekord świata.
Polak walczył o pierwsze miejsce z reprezentantem gospodarzy Rosjaninem Konstantinem Wołkowem. Gdy rozpoczynał rozbieg do decydującego o rekordzie skoku, stadion szalał. Kibice przegranego już Wołkowa gwizdali, demonstrowali niechęć do Polaka. Rosjanin okazał się jednak słabszy. Po udanym skoku polski reprezentant wyraził swoje lekceważenie dla takich form dopingu obraźliwym, a równocześnie triumfalnym gestem ramienia skierowanym w stronę trybun gospodarzy. Warto również przystanąć na chwilę i zapoznać się z przedmiotami należącymi do Adama Małysza, bo to m.in. dzięki niemu tę dyscyplinę sportową pokochali Polacy. Dzięki Małyszowi ta dyscyplina się tak gwałtownie rozwinęła, a dzisiaj mamy jego następcę w postaci Kamila Stocha. Pamiątki po Małyszu, ale również po Wojciechu Fortunie, który był pierwszym Polakiem, który zdobył złoty medal olimpijski dla Polski. Mimo tego, że Wojciech Fortuna ma swoją izbę pamięci w ośrodku sportowym Szelemet, olimpijczyk postanowił przekazać swój medal na cel charytatywny – leczenie sportowców po wypadkach amerykańskiego skoczka Nicolasa Ferrella i polskiej panczenistki Natalii Czerwonki. Warunkiem podarowania medalu było to, że ma trafić do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Zachęcam do obejrzenia nart, żeby porównać, jak wyglądały narty Wojciecha Fortuny wtedy, kiedy w Sapporo w 1972 roku pięknie skoczył na odległość 111 metrów, a obok są narty Adama Małysza. Między nartami jest 30 lat różnicy i widać zmiany, jakie zaszły w technologii wykonywania nart skokowych. Takich przykładów dotyczących sprzętu sportowego na ekspozycji jest więcej. Można obejrzeć przedwojenny bobslej dla czwórki bobslejowej. Oryginalny. Widać zresztą na zdjęciu obok, jak wyglądały zjazdy na takim staromodnym przedwojennym bobsleju. Pośród kilku tysięcy eksponatów prawdziwą gratką jest kajak, którym pływał po mazurskich jeziorach Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Kajak zwany Tłusty Bąk. W jego części dziobowej znajdował się maszt umożliwiający założenie żagla. W zestawie są również dwa składane wiosła drewniane. Kajak należał do Marka Wiadrowskiego, którego matka, Maria Skaczorowskich-Wiadrowska, była rodzoną siostrą matki świętego Jana Pawła II. Warto wspomnieć, że to właśnie sport pozwalał papieżowi być bardziej zaangażowanym w służbie ludziom i Bogu. Karol Wojtyła, będąc jeszcze biskupem, kiedy wypełniał obowiązki duszpasterskie, przetrzymywał kajak w stodole państwa kwiecińskich nad jednym z jezior na Pomorzu. Kiedy został papieżem, kajak ten zalegał przez kilka lat, aż do momentu, kiedy po audycji w bydgoskim radiu padła informacja, że jest taki obiekt. Od razu Muzeum Sportu i Turystyki poczyniło starania, aby go pozyskać. Pani Kwiecińska przekazała ten kajak. Trafił on do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie i jest jednym z najcenniejszych eksponatów bardzo podziwianych przez zwiedzających. Dzisiaj jest to eksponat trzeciego stopnia, jak tutaj nuncjusz apostolski nas wszystkich uświadomił, bo przecież ten kajak należał do papieża Jana Pawła II. I tutaj mamy wycieczki różnych ludzi, nie tylko związanych ze sportem, ale część z nich przyjeżdża właśnie po to, żeby dotknąć tego kajaka, zrobić sobie jego zdjęcie, czy zrobić sobie zdjęcie z tym eksponatem. Najstarszy eksponat to grot oszczepu pochodzący ze starożytnej Olimpii. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że wykonany z brązu grot oszczepu długości 38 cm używany był podczas zawodów w okresie kształtowania się starożytnych igrzysk w 776 roku przed naszą erą. Jest to najstarszy zabytek znajdujący się w muzeum.
dar dla muzeum i jest to nasz najstarszy eksponat sportowy, który nie jest zwykłym eksponatem, tylko eksponatem, który nawiązuje do początków sportu na świecie, bo właśnie zmagania ludzi na ziemi zaczęły się właśnie od sportów siłowych, atletycznych i od rzutu oszczepem. Te zawody wzbudzały bardzo duże zainteresowanie w starożytności. Najmniejszym eksponatem jest kamyczek, który Wanda Rutkiewicz przyniosła papieżowi z Mount Everestu. Wielkie są za to buty Marcina Gortata, gwiazdy NBA. Koszykarz nosi rozmiar 51. Dzieci najbardziej lubią oponę z bolidu Kubicy, której mogą dotykać. Natomiast starsi chłopcy ubóstwiają koszulkę Jerzego Dudka. Duże wrażenie na zwiedzających robią pamiątki z zawodów sportowych organizowanych w obozach jenieckich i koncentracyjnych. Mało kto wie, że buty żużlowców są podkute blachą. Strój strzelecki jest w całości pokryty antypoślizgowym zamszem, a okulary pierwszych himalajstów miały zamiast szkieł dziurkowane blaszki. Wiele eksponatów to przedmioty używane kiedyś przez znanych polskich sportowców, jak buty i koszulka bramkarza Jerzego Dudka, czy pływacki strój Otylii Jędrzejczak. Do grona innych najcenniejszych zbiorów należy również zbiór pamiątek Janusza Kusocińskiego, pierwszego polskiego męskiego mistrza olimpijskiego. Na ekspozycji stałej znajduje się m.in. dyplom za zwycięstwo w igrzyskach, plakieta, którą otrzymał wówczas w darze od Polonii Amerykańskiej, stoper używany przez niego podczas treningów, a także przyznany pośmiertnie Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Ozdobą kolekcji są niezliczone medale i puchary dokumentujące osiągnięcia sportowe Polaków. Wielu sportowców po zakończeniu kariery bardzo słusznie uważa, żeby przekazać część pamiątek ze swoich bogatych karier sportowych właśnie do Muzeum Sportu. To jest jedyne miejsce, gdzie można podziwiać różnego rodzaju eksponaty związane z karierą danego sportowca. Co 4 lata pojawia się wydarzenie, które nie pozostawia obojętnym nikogo, nawet tych, co od sportu stronią na co dzień. Mowa oczywiście o olimpiadzie, której towarzyszy niesamowita oprawa muzyczna i efektowna parada wszystkich państw biorących w niej udział. Mimo iż igrzyska nowożytne rozgrywane są dopiero od 1896 roku, to ich korzenie sięgają dalekiej starożytności. Od 1924 roku organizowane są również zimowe igrzyska olimpijskie. Warto zwrócić uwagę, że kiedy w starożytności rozpoczynała się olimpiada, na czas jej trwania przerywano wszelkie wojny. Możemy pochwalić się również wspaniałą kolekcją pochodni olimpijskich. Bardzo widowiskowa ekspozycja, na której można z bliska podziwiać pochodnie, które zwykle oglądamy w telewizji przy okazji filmów dokumentalnych obrazujących kolejne widowiska igrzysk olimpijskich, czy też przy okazji otwarcia igrzysk. Ogień olimpijski to symbol trwania idei olimpijskiej. Już w starożytności zapalenie znicza sygnalizowało rozpoczęcie igrzysk, a zgaszenie ich zakończenie. Ponadto w programie ateńskich igrzysk znajdował się bieg z pochodniami. Dziś ogień zapalany jest przy pomocy zwierciadła od promieni słonecznych w ruinach świątyni Hery. Zwykle w ceremonii bierze udział znana grecka aktorka w asyście 16 dziewcząt odzianych w białe szaty na wzór antycznych kapłanek. Od 2012 roku po każdych igrzyskach Polski Komitet Olimpijski przekazuje do kolekcji muzealnej pochodnię olimpijską i komplet strojów zarówno męskich, jak i żeńskich. Chcemy w przyszłym roku przed igrzyskami w Tokio właśnie pokazać te wszystkie nasze ciekawe, bardzo ciekawe stroje na specjalnej wystawie dedykowanej właśnie ubiorowi sportowemu na przestrzeni ostatnich lat. Ofiarowane stroje lub elementy strojów oraz wyposażenie olimpijskie, przechowywane i otoczone należytą opieką przez muzeum, będą służyć kolejnym pokoleniom w poznaniu historii i tradycji polskiego olimpizmu.
Dzięki temu pamięć o bohaterach olimpijskich aren nie przeminie. Dzisiaj mamy już ogromne wydarzenia sportowe, które przyciągają i na stadiony, i przed telewizory miliardy ludzi. Są to wydarzenia rangi Igrzysk Olimpijskich czy Mistrzostw Świata, a Polacy wszędzie startują. Dzięki temu muzeum powiększa swoją kolekcję o kolejne pamiątki związane z wydarzeniami sportowymi. Ze względu na swoje zasługi muzeum zostało włączone przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski do elitarnego programu Olympic Museums Network, skupiającego jedynie 22 placówki z całego świata, między innymi z Rio de Janeiro, Kolonii, Barcelony, Seulu, Amsterdamu, Helsinek czy Pekinu. Muzeum od kilku lat dzięki hojności naszego organizatora, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, wzbogacił się o piękną gablotę. Gablotę poświęconą oryginalnym medalom olimpijskim. Obecnie w tej gablocie znajdują się 73 oryginalne nagrodowe medale olimpijskie. Ponadto Centrum Olimpijskie to prestiżowe miejsce spotkań środowiska sportowego, olimpijczyków, ludzi kultury, sztuki i biznesu. Charakterystyczna architektura i nowoczesność rozwiązań tworzą znakomite warunki dla organizacji kongresów, seminariów, spotkań biznesowych i imprez o różnym charakterze. Uczestnicy konferencji mogą odwiedzić mieszczące się tu ekspozycje stałe Muzeum Sportu i Turystyki oraz wystawy czasowe. To na najwyższej kondygnacji znajduje się Klub Olimpijczyka oraz restauracja olimpijska Moonsfera z tarasami widokowymi na panoramę Warszawy. Warto podkreślić, że muzeum jest jednym z najstarszych tego typu instytucji w Europie. Od 65 lat dumnie stoi na straży pamięci polskiego dziedzictwa sportowego i olimpijskiego. Mimo to zaskakuje nowoczesnością. Od 8 lat mieści się bowiem w nowoczesnym, designersko zaprojektowanym Centrum Olimpijskim. To fantastyczny obiekt, który zachwyca swoją architekturą oraz eksponatami. Przeszklony budynek w środku wydaje się bardzo lekki. Dokładnie tak, jak wydają się nam sportowcy. Odwiedzając to miejsce, można poczuć się dumnym z polskich osiągnięć. Wizyta tutaj może być inspirującą lekcją wychowania fizycznego, dzięki której każdy może się przekonać, że sport to nie tylko zdrowie, ale i piękno. Warto podkreślić, że to dzięki działaniom m.in. samorządu województwa mazowieckiego możemy podziwiać różnego rodzaju placówki kulturalne zlokalizowane w województwie mazowieckim. To m.in. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie jest instytucją finansowaną ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Oczywiście od wielu lat jesteśmy instytucją, która ma we władaniu mnóstwo instytucji kultury, w tym instytucji muzealnych. Inwestujemy, dotujemy te instytucje w dużej mierze. To druga część, chyba najważniejsza budżetu samorządu województwa mazowieckiego kultura, gdzie staramy się zarówno inwestować w odnowę obiektów, jak i w odnowę wszystkich obiektów, które są prezentowane w przestrzeniach wystawienniczych. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek programu Spotkania z Kulturą. Już teraz zapraszamy Państwa na kolejną podróż po świecie wspaniałych kulturalnych placówek województwa mazowieckiego.